witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji Samsunga Galaxy Tab 10.1 drugiej generacji. Zapraszam do obejrzenia. Urządzenie dobrze leży w dłoni pomimo swojego wielkiego rozmiaru. Jest solidnie połączony, nie możemy odczepić żadnej części obudowy. Plus, który bardzo wyróżnia tablet, to dwa głośniki stereo z przodu, które brzmią wyjątkowo dobrze i głośno. Tablet posiada tylko klawisze dotykowe. Praktycznie cały przód to ogromny wyświetlacz 10 cala o rozdzielczości 280x800. Za pracę odpowiedzialny jest dwurdzeniowy procesor Dual Core, który kontroluje Android w najnowszej wersji 4.04 Jelly Bean. Urządzenie zostało zaopatrzone w 1 giga pamięci RAM, który radzi sobie świetnie przy aktywnym korzystaniu. Osobiście dostałem wersję 14-gigabajtową. Niestety jest to za mało, jeżeli chcemy umieszczać filmy czy inne multimedia. Tablet staje się świetną zabawką po podłączeniu do internetu przez Wi-Fi bądź wbudowane wejście SIM. Warto zwrócić uwagę na widżety i płynność działania, która nie zachwyca. Często zdarza się myśleć o urządzeniu, co jest uciążliwe, szczególnie podczas pisania np. maila czy grania w grę. Osobiście spędziłem trochę nad testowaniem możliwości i wreszcie zdałem sobie sprawę z końca ery laptopów i netbooków. Odtwarzacz filmów spisuje się po prostu wyśmienicie. HD w tym wypadku to nie problem. Głośniki, jak wspomniałem, spisują się wyśmienicie. Zdjęcia podczas przybliżania są pikselowane, przez co tablet traci u mnie punkty. Wyszukiwarka działa płynnie i daje możliwość dodawania kart czy trybu incognito. Jest to bowiem już standard dzisiejszych przeglądarek. Odtwarzacz muzyki został naszpicowany ekwalizatorami i korektorami. Punkty dla Samsunga. Aparat nie należy do najlepszych, ale na portale społecznościowe i tak dalej sprawdzi się na pewno. A dodatkowo wbudowany edytor zdjęć na pewno poprawi błędy i doda ciekawe efekty przed publikacją swoich przeżyć. Co ciekawe, z tabletu da się dzwonić. Działa dokładnie jak komórka, ale jak i komórka potrzebuje karty SIM. Poza tym w tablecie nie znajdziemy niczego ciekawszego, co to dzisiejsze standardy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jest to trochę luźniejsza recenzja, ponieważ miałem dość mało czasu na jej stworzenie. Mam nadzieję, że i tak to się Wam spodoba. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym, że możecie zasubskrybować mój kanał.